Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu partnerstwa lokalnego. Proszę Państwa, wzorem już, wzorem naszym promujemy, co nasze głubczyckie, powiatowe, najlepsze. I dzisiaj wypadło na Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia imieniem Paderewskiego w Głubczycach. Będą to przedstawiciele tej szkoły, którzy osiągają wyniki w Polsce, w Europie i warto by ich posłuchać. Witam Państwa. Nazywam się Leszek Kościółek i wraz z grupą nauczycieli oraz uczniów reprezentujemy wspomnianą Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia imieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Głubczycach. W imieniu dyrektora Adama Kopyto bardzo dziękuję za zaproszenie i jako, że zostałem tutaj przedstawiony o przedstawienie działalności naszej szkoły, myślę, że w większości z Państwa nie będzie tajemnicą, czym się szkoły muzyczne zajmują. Więc tak pokrótce, jak wspomniałem, jesteśmy szkołą pierwszego stopnia, czyli pierwszy szczebel kształcenia w zakresie edukacji muzycznej, instrumentalnej. W naszej szkole kształcimy na typowych instrumentach najbardziej popularnych, jak fortepian, gitara, skrzypce z klasy instrumentów strunowych, z klasy instrumentów dętych, flet, klarnet, saksofon. Niedawno została reaktywowana klasa trąbki. I też nie tak dawno, no już 5, może 6 lat nawet, mamy klasę perkusji, więc jesteśmy już tak samowystarczalni, jeżeli chodzi o tworzenie takich zespołów w pojęciu muzycznym. Na naszym koncie jako szkoły jest dużo osiągnięć na arenie międzynarodowych. Jesteśmy też organizatorami festiwalu młodych pianistów, który ma właśnie renomę międzynarodową. Sami też organizujemy koncerty, takie konkursy dla młodych kompozytorów, które cieszą się dużą popularnością, gdzie młodzi uczniowie komponują utwory i te utwory są nawet wydawane, prawda, w formie nutowej. Szkoła ma bardzo liczne grono absolwentów, którzy zdobyli naprawdę wysokie laury w swoich dziedzinie. Myślę, że nie będę tu wymieniał, bo mógłbym pominąć kilka osób, więc to by nie było fair względem nich. Takie informacje jak absolwenci i to, czym się zajmujemy, są ogólnie dostępne, więc pozwolą Państwo, że ja przedstawię za chwilę coś, czym się zajmujemy i do czego w zasadzie jesteśmy powołani jako instytucja, czyli do kształcenia młodzieży w grze na instrumencie, no i do grania muzyki, a nie do opowiadania. Wystąpią trzy jak gdyby grupy instrumentalne. Pierwszą z tych grup będzie reprezentować duet rodzeństwo, ja już muszę się posilić kartką. Będzie to Hania Waliduda i Agnieszka Waliduda. Dziewczyny uczą się w klasie u pani Liliany Eckert, w klasie fortepianu. I dziewczyny zagrają nam dwa utwory. Będzie to Marzenie melody Bauera oraz Marsz Makabre Roberta Vandala. Następnie, może ja zapowiem od razu, bo to nie będzie dużo wykonawców. Następnie usłyszymy Martę Kubów. Marta Kubów uczy się w klasie skrzypiec u pana Janusza Gajownika. I Marta wykona nam Perpetuum Mobile Ottokara Novacella. Akompaniować jej będzie Agnieszka Jagla Kubów, mama. Tu tak napomknę tylko, że Marta
gdzie nie pojedzie na jakiś konkurs, to zawsze wraca z jakąś wysoką nagrodą, więc już tutaj nie będę się wypowiadał, bo mógłbym pominąć też kilka różnych faktów, ale ostatnie osiągnięcie Marty to, patrzę na mamę, Gdańsk, czyli to jest świeża sprawa z tygodnia bodajże. I tam był konkurs skrzypcowy i Marta wróciła z pierwszym miejscem. Dziękujemy. I jako ostatni zagra Dominik Kaczorowski. Dominik będzie reprezentował klasę instrumentów perkusyjnych. Zagra nam utwór na werblu pod takim fajnym tytułem. Ja może przetłumaczę. Chodzi o kryminał. I Państwo, jak się wsłuchacie w to, co Dominik będzie tutaj reprezentował i grał, no to łatwo doszukacie się pewnych wątków kryminalnych zawartych w tym utworze. Polecam, słuchajcie. Dominik jest uczniem w klasie perkusji u pana Tomasza Rawskiego. Dominikowi i Marcie będzie towarzyszyć na fortepianie, czyli akompaniować pani Agnieszka Jagla-Kubów. I jeszcze tutaj przedstawię pana Marcina Kaczarowskiego, który jest nauczycielem w klasie gitary, a gitarzysty akurat nie mamy. Oddaję głos muzyce i uczniom. Bardzo dziękuję. Thank you.
Dzisiaj pierwszym punktem naszego spotkania będzie Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Przedstawi go pani wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, pani Renata Cygan. Skorzystacie państwo z pierwszej ręki, co można się dowiedzieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, jak szkolić pracowników i pracodawcy sami też z tego mogą skorzystać. Później chwilę wniosek opowiada nasza pracownica Powiatowego Urzędu Pracy, bo takież wnioski można składać. Ogłosiliśmy nabór 15 lutego do 3 marca. Wniosków na razie jest mało, więc na pewno ten nabór wydłużymy. No i później, później jeszcze oddamy głos przedstawicielowi OCRG, który powie o środkach europejskich, z których też państwo pracodawcy mogą korzystać. Będzie to pan Jacek Baranowski z OCRG w Opolu. I następną część rozpocznie nasza pani trener, pani Jadwiga Olszowska-Urban. I na tym zakończymy, później po warsztatach zakończymy nasze spotkanie. Ja dziękuję bardzo i proszę.
panią dyrektor. Chciałam państwu powiedzieć króciutko o Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Na pewno większość z państwa wie już, jaki to fundusz, bo jest to pierwszy właściwie fundusz, pieniądze przeznaczone bezpośrednio dla zatrudnionych osób. Takich pieniędzy jeszcze powiatowe, wojewódzki urząd, w ogóle urzędy pracy nie miały nigdy dla osób zatrudnionych. Wiecie państwo, że zajmujemy się aktywizacją bezrobotnych, ale to są pieniądze przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób zatrudnionych. Może jeszcze powiem, że taki Krajowy Fundusz został wprowadzony w 2014 roku nowelizacją ustawy i w 2014 był przeznaczony tylko i dla osób powyżej 50 roku życia, po to, żeby po prostu te osoby nie zostały zwolnione, żeby można je było przeszkolić, doszkolić, uzupełnić ich kwalifikacje, żeby pracodawca nie był zmuszony te osoby zwalniać. Na 2017, proszę państwa, mamy takie priorytety. Przede wszystkim będą wspierane takie sektory jak przetwórstwo przemysłowe, transport, gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. To są priorytety, w których państwo, pracodawcy mogą składać wnioski właśnie na te pieniądze. Ale również będzie to wsparcie w zawodach deficytowych. Każdy powiat ma jakieś swoje zidentyfikowane zawody deficytowe, czyli takich, gdzie notorycznie pracowników brakuje. W tej chwili właściwie to mówi się o rynku pracownika, bo pracodawcy właściwie wszystkich branż narzekają na brak fachowej brak fachowych pracowników, więc będzie wspierane przede wszystkim te zawody, w których brak chronicznie z rąk do pracy. Czyli jeśli na rynku właśnie nie ma tych pracowników, to również będzie wspierane właśnie tutaj ta branża, będzie miała pierwszeństwo w ubieganiu się o te środki. I oczywiście dla osób, które mogą udokumentować co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Takich osób wbrew pozorom też jest sporo. Proszę państwa, oprócz tych pieniędzy, które zaraz powiem jakie, są jeszcze pieniądze, które można pozyskać, jeśli się ta pula, którą dostaliśmy z ministerstwa, zostanie wykorzystana, to wtedy staramy się o rezerwę z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. I tutaj, jeśli będzie już składanie z rezerwy o pieniądze, to wtedy są inne priorytety. Proszę popatrzeć, to są wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji, czyli osoby, które nie mają matury, właściwie wtedy nie mają żadnego wykształcenia. Wsparcie osób po 45 roku życia, osób niepełnosprawnych i w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji. I jak wygląda sprawa podziału tych pieniędzy? Proszę państwa, w 2016 roku mieliśmy ponad 3 500 000, w tym roku mamy więcej. To jest ta startowa kwota, która została podzielona na wszystkie powiaty. W tej chwili mamy ponad 3 800 000. Te pieniądze, jeśli chodzi o poszczególne powiaty, zostały podzielone ze względu na liczbę zatrudnionych. Tak jak powiedziałam, to są pieniądze przeznaczone dla osób pracujących, dlatego też wzięto pod uwagę przy podziale liczbę pracujących w danym powiecie. I tutaj proszę popatrzeć, najwięcej, no oczywiście ma powiat opolski, bo jest największy, ponad 3 500 000, ale odpowiednio też ma dużo Czynysa, czy powiat brzeski, jeśli weźmiemy powiat głubczycki, ponad 154 000. Troszkę więcej, w zeszłym roku było to ponad 140 000. Tak jak powiedziałam, w ogóle Krajowy Fundusz Szkoleniowy wszedł w 2014 roku, ale w 2016, 16 grudnia ukazało się nowe rozporządzenie w sprawie Krajowego Funduszu. Tam wiele zmian weszło, dlatego że no, te pierwsze lata to były takie jakby zbierania doświadczeń, więc myśmy później składali swoje uwagi do ministerstwa. Niektóre zostały uwzględnione, żeby usprawnić wydawanie tych pieniędzy, czy również jakieś priorytety dołożyć, aby po prostu można było skorzystać z tych środków. I ta zmiana rozporządzenia, o którym powiedziałam w 2016, w ogóle jak gdyby troszeczkę zmienia procedurę organizacji naboru wniosków. W ogłoszeniu
podaje się priorytety wydatkowania na dany rok. To, co powiedziałam, muszą te priorytety być uwzględnione. Tylko w tych priorytetach będzie można te środki wydatkować. W tej chwili, tak jak pani dyrektor powiedziała, jest termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków. Wcześniej było tak, że był to jeden dzień. Oczywiście wasz powiat jest mały, ale tak jak opolski, to ludzie stali w nocy już w kolejce, aby się załapać, tak powiedziawszy, na te środki. I niektóre firmy wykorzystały już jakby, pierwsze dwie firmy wykorzystały całą pulę, bo miały całe teczki wniosków dla swoich ludzi. Nie było ograniczenia. W tej chwili jest to inaczej. W tej chwili jest termin rozpoczęcia, zakończenia. Oczywiście każdy powiat ustala sobie sam. Na przykład w Powiatowym Urzędzie Pracy są to tylko 3 dni. Chyba od 1 do 3 teraz marca. U was jest dłużej i też słyszymy, że jeszcze nie są wykorzystane wszystkie pieniądze. Całkiem inaczej niż w tych dużych powiatach, gdzie właściwie w pierwszych dniach są wszystkie pieniądze już wykorzystane. I są elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków, to co powiedziałam. Te wszystkie priorytety wtedy są brane pod uwagę. Jest specjalna komisja w Powiatowym Urzędzie Pracy, która rozpatruje te wnioski względem tych priorytetów, no i przyznaje środki wtedy. Ten nabór jest powtarzany do wyczerpania środków. Może u was będzie tak, skoro pani dyrektor powiedziała, że jeszcze są pieniądze, a nabór się kończy. No i tutaj, jeśli chodzi o ten z rezerwy, te środki są dystrybuowane analogicznie. I proszę państwa, pracodawca w tym wniosku, który składa, to też będzie mu opowiadała, właśnie omawiała ten wniosek pracownica z powiatowego urzędu, dodatkowo musi podać, jakie formy kształcenia ustawicznego proponuje swoim ludziom. Ja może jeszcze powiem taką rzecz, że ten w ogóle Krajowy Fundusz Szkoleniowy przede wszystkim może być wydatkowany na sprecyzowanie potrzeb szkoleniowych. Czasami mnie pytają pracodawcy, co to jest. Jeśli na przykład firma, zwłaszcza większa firma, chce się rozwijać, ale nie wie w jakim kierunku, wtedy może sobie zatrudnić jakąś firmę doradczą czy jakąś inną, która opracuje mu taki plan, w jakim kierunku ma się rozwijać, w jakim kierunku zaprogramować te zmiany, zaplanować. I wtedy za tą usługę może zapłacić pracodawca z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ale są też wszelkie certyfikaty, egzaminy. Niektóre certyfikaty czy egzaminy są bardzo drogie, więc tutaj też pracodawca może skorzystać i zapłacić właśnie z tych pieniędzy. Są to również studia podyplomowe, wszelkie kursy, czy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. I jeszcze jest jedno takie, że jest podział, ile pracodawca mały płaci, tych kosztów ponosi szkolenia i ile pracodawca duży. Jeśli chodzi o pracodawcę małego, czyli zatrudniającego do 9 osób, to koszty szkolenia są pokrywane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do 100%. Oczywiście te koszty szkolenia też muszą nie być jakieś wygórowane. I tutaj ustawa mówi, że nie mogą przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia. To jest około 12 tysięcy na osobę. Jeśli chodzi o dużego pracodawcę zatrudniającego powyżej 9 osób, czyli małego i dużego, to ponosi 80% kosztów szkolenia pokrywa Krajowy Fundusz Szkoleniowy, a 20% sam pokrywa tych kosztów. Zostało to tak zrobione dlatego, że żeby pracodawca, zwłaszcza ten większy, też się dobrze zastanowił, w jakim kierunku chce szkolić ludzi. Żeby nie wysyłał tylko ludzi dlatego, że no, że chce, bo to jest za darmo, tylko też poniósł część swoich kosztów właśnie do tego szkolenia. Bo proszę zauważyć, że tutaj nie ma żadnej sankcji, jeśli chodzi dla pracownika, ani dla pracodawcy, że jeśli skorzysta z tych pieniędzy i na przykład pracownik się zwolni, będzie miał określone kwalifikacje, chociażby takie spawanie z jakimiś tam elementami, których się nie znam, i pójdzie do innego zakładu, który mu zaproponuje większe wynagrodzenie. Nie ma żadnej sankcji. Mogą też być jakieś wewnętrzne uzgodnienia między pracodawcą a pracownikiem, że jeśli zrobi jakiś kurs, jakieś szkolenie za dużą kwotę,
że pozostanie u tego pracodawcy, ale to są już wewnętrzne uzgodnienia. Tutaj żaden punkt ustawy ani rozporządzenia o tym nie mówi, ale wiem, że można coś takiego zrobić, żeby po prostu zatrzymać tego pracownika, no bo mówię, wyszkolony i może gdzieś opuścić zakład pracy. Także pokrywa, tak jak powiedziałam, duży, 80% pokrywa Krajowy Fundusz, 20% pracodawca. Oczywiście, jeśli mówimy to o pracodawcy, to z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać tylko ci pracodawcy, którzy w myśl ustawy zatrudniają przynajmniej jedną osobę. Czyli nie mogą to być pracownicy, jak to się mówi, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wracając tutaj do tego wniosku składanego. Musi być również, pracodawca musi określić koszt kształcenia jednego uczestnika. Ja później Państwu pokażę, jakie są rozpiętości straszne między kosztami na jednego uczestnika tego szkolenia. Musi określić termin realizacji działań, uzasadnić potrzebę odbycia tego kształcenia w oparciu o te priorytety, uzasadnić wybór realizatora. I tutaj właśnie o tym realizatorze mówimy, czyli o firmie szkoleniowej. Pracodawca sobie sam wybiera firmę szkoleniową. Sam decyduje, kogo wynajmie, kto mu przeprowadzi to szkolenie. Może jeszcze dopowiem tylko, że te szkolenia obejmują nie tylko pracowników, ale samego pracodawcę. Uzasadnić wybór, czyli nazwy i siedzibę realizatora, posiadane właśnie certyfikaty jakości. Tutaj jest bardzo ważne, to jest nowe wprowadzone, że firma szkoleniowa, która będzie świadczyć usługi danemu pracodawcy, musi posiadać odpowiednie certyfikaty. Właściwie nigdzie nie jest napisane, jakie to certyfikaty mają być, tutaj jest cały problem, ale na stronach PARP-u są firmy, które po prostu posiadają certyfikaty jakości danej usługi i warto tam zajrzeć i skorzystać, czy dana firma ma certyfikat, bo takie powinna posiadać, która zgłosi się ze szkoleniami. Tak jak tutaj napisałam w tym bazie usług rozwojowym PARP-u, tam są wszystkie firmy wypisane, które posiadają certyfikaty. I co, proszę Państwa, dodatkowo pracodawca? W przypadku kursów musi posiadać dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia form kształcenia. Musi podać nazwę i liczbę godzin tego kształcenia, cenę usługi. Proszę Państwa, ta cena usługi będzie porównywana z cenami podobnych usług na danym terenie, bo nie może być tak, że jedna firma szkoleniowa chce przeprowadzić kurs, powiedzmy, tego spawacza, oferuje szczelam 2000 zł, a inna 10 tysięcy. Więc to też będzie porównywane i ta komisja, która będzie obradować w sprawie wniosków składanych przez pracodawców, również będzie brała to pod uwagę, czyli porównywała te ceny po prostu usług na rynku. I co jest bardzo ważne, co jest też nowe, że pracodawca, ubiegając się o środki, musi we wniosku jak gdyby złożyć informację, jakie ma plany w stosunku do tej osoby, którą chce przeszkolić czy wysłać na jakiś kurs. Co to dla niego będzie znaczyć? Żeby to nie było tylko tak, jak do tej pory nie było tego, że no, są takie pieniądze, można się o nie starać. Jaki ma plan? To nie musi być zaraz awans zawodowy, to może być parę złotych więcej w wynagrodzeniu. Różne formy, to już pracodawca wie, ale musi być określone, jaki jest dalszy plan dla tej osoby, która będzie przeszkolona. No i to, co powiedziałam wcześniej, nie ma zapisu o rozpatrywanie wniosków według kolejności zgłoszeń. To był cały problem wcześniej, że zbierało się i według kolejności po prostu 10 pierwszych strzelam osób załapało się, a resztę nie. W tej chwili będą konkretnie pod te potrzeby lokalnego rynku pracy rozpatrywania tych wniosków będzie brane pod uwagę. I nie ma też zapisu o 30 dniach na rozpatrzenie wniosków, aczkolwiek jest możliwa negocjacja między pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy. Jeśli no, będziecie twierdzili, na przykład wasz wniosek zostanie odrzucony, albo będziecie chcieli coś dopowiedzieć, jest możliwość właśnie tych negocjacji z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Tutaj też mamy na poprawienie, do 14 dni możliwość poprawienia wniosku, tak jak powiedziałam, te możliwe negocjacje. Tu już nie będę mówiła, co starosta uwzględnia, ale proszę Państwa, jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo słyszałam, że tutaj
pani dyrektor powiedziała, że jednak są jeszcze środki wolne. Warto z tych środków korzystać. Tak powiedziałam, są to pierwsze środki dla pracodawcy, dla zatrudnionych. Warto sobie przejrzeć, jakie są potrzeby podniesienia swoich kwalifikacji. Zwłaszcza to dotyczy właśnie osób starszych, które no, jak gdyby w cudzysłowie są zagrożone tym bezrobociem jeszcze przed przejściem na emeryturę. Może podnieść swoje kwalifikacje. Naprawdę warto z tego skorzystać. Są to bardzo dobre środki właśnie na uzupełnienie tych swoich kwalifikacji. I tak jak słyszałam, są jeszcze wolne, tak, pieniądze, więc bardzo zachęcam do składania wniosków i do korzystania z tych pieniędzy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Małgorzata Karaczan i w Powiatowym Urzędzie Pracy zajmuję się przyznawaniem środków, przyjmowaniem wniosków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W terminie od 15 lutego do 3 marca ogłosiliśmy nabór wniosków na finansowanie działań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne zarówno pracodawców, jak i pracowników. Jak wcześniej powiedziała pani dyrektor, nabór będzie powtarzany do momentu wyczerpania otrzymanych środków z limitu, a mamy tych pieniędzy 154 tysiące 300. Jest to może nie dużo, nie mało, ale zawsze jakaś kwota do dysponowania, na pewno większa niż w tamtym roku. Co do działań finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, tu się nic nie zmieniło. Można środki przeznaczyć na kursy i studia podyplomowe, egzaminy, które umożliwiają uzyskanie dyplomów, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu lub ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wspomnę tylko pokrótce jeszcze raz odnośnie priorytetów, które są przyznane na 2017 rok. Tam są trzy priorytety. Jeżeli Państwo jako pracodawcy spełniacie jeden z trzech priorytetów, możecie składać wnioski. Dotyczy on wsparcia w sektorach przetwórstwo przemysłowe. Należy tutaj jednak zwrócić uwagę, żeby to w sekcji C w nomenklaturze PKD były to kody od numeru 10 do 33. Jeżeli chodzi o transport i gospodarkę magazynową, w sekcji H są to numery w PKD od 49 do 53, zaś w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej w sekcji Q numery w PKD od 86 do 88. Ale ważne jest w tym momencie, żeby pracodawca posiadał przypisany do przeważającej działalności swojej ten główny PKD, czyli od, w zależności od sektora dany kod PKD. Kolejnym priorytetem są zawody deficytowe. One są umieszczone u nas na stronie internetowej. Ja w dalszej części prezentacji powiem dokładnie, pokażę, w którym miejscu one są. W naszym powiecie tych zawodów jest 22, więc jeżeli pracodawca nie spełnia pierwszego priorytetu, zawsze mógłby się ewentualnie odnieść do tego drugiego, jeżeli ma takie potrzeby kształcenia w tych zawodach deficytowych. Czyli zawody deficytowe dotyczą powiatu głubczyckiego oraz województwa opolskiego. W województwie opolskim tych zawodów jest więcej, więc albo się odnosimy do zawodów w terenie, z terenu powiatu głubczyckiego, albo w województwie opolskim. I trzeci priorytet, który uprawnia pracodawców do złożenia wniosku, jest wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które udokumentowały wykonywanie co najmniej 15-letniego stażu pracy w warunkach lub szczególnym charakterze, a nie przysługuje im prawo do emerytury pomostowej. To jest informacja z naszej strony internetowej. Nabór wniosków, jeżeli będzie powtórzony, zostanie ogłoszony na głównej stronie internetowej w zakładce aktualności. Nawet tak przebija tam druga pozycja ogłoszona 15 lutego nabór wniosków na KFS. A pracodawcy, jeżeli zdecydują się złożyć wniosek teraz w pierwszym naborze do 3 marca, mogą pobrać wniosek w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców. W dolnej części dokumenty do pobrania i z wszystkich form, które proponuje Urząd Pracy pracodawcom, wybieramy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. I tutaj Państwo możecie znaleźć wniosek pracodawcy, załączniki niezbędne do złożenia wniosku, jak również wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego zidentyfikowanych w danym powiecie w zawodach deficytowych. Czyli tutaj po otwarciu tej zakładki Państwo będziecie mieć wszystkie wymienione zawody zarówno z terenu powiatu głubczyckiego, jak i województwa opolskiego. Dodatkowo są jeszcze umieszczone priorytety, te o których wspominałam, na 2017 rok.
Wnioski muszą być złożone w wyznaczonym terminie, czyli przyjmujemy je do 3 marca wraz z załącznikami. Tych 5 dokumentów, są to dokumenty wymagane, niezbędne przy złożeniu wniosku, czyli zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku bieżącym i w 2 poprzednich latach, formularz informacji o pomocy de minimis, kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, nowa rzecz wprowadzona rozporządzeniem, program kształcenia lub zakres egzaminu i kolejna rzecz, wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników kształcenia ustawicznego. Kolejne dokumenty, które należy złożyć do wniosku, które są brane między innymi pod uwagę przy ocenie, są to certyfikaty jakości posiadanych usług przez realizatora, dokumenty potwierdzające uprawnienie realizatora do prowadzenia pozaszkolnych form działalności gospodarczej, czyli to też musi wynikać, że ta jednostka ma przypisane odpowiednie na przykład PKD do swojej działalności. Bardzo ważne oświadczenie ochrony danych osobowych oraz załącznik wraz z ofertami, na podstawie których pracodawca dokonał wyboru realizatora kształcenia ustawicznego, czyli albo szkolenia, albo studiów podyplomowych. I w przypadku, kiedy pracodawca reprezentuje pełnomocnik, takie pełnomocnictwo, które określałoby jego zakres. Te 5 elementów, które były wymienione jako pierwsze tutaj, to są elementy, których brak powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. W momencie, kiedy dany wniosek jest niekompletny, tak jak powiedziała wcześniej pani dyrektor, prosimy go o uzupełnienie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, nie dłuższym niż 14, ale w przypadku, kiedy taki wniosek nie zostanie poprawiony w wyznaczonym terminie, wniosek pozostanie pracodawcy bez rozpatrzenia. I w przypadku, kiedy nie ma tych 5 ważnych załączników, również wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Bardzo ważną rzeczą jest przy składaniu wniosków, aby wszystkie dokumenty były złożone przez państwa podpisane. Jeżeli są to kopie, powinny być opieczętowane i podpisane klauzulą za zgodność z oryginałem. Podpisane oczywiście przez osobę, która ma do tego uprawnienia. Wszystkie uzasadnienia odnośnie wyboru kształcenia ustawicznego, realizatora kształcenia, czy też dalszych planów co do pracownika powinny być logiczne i wiarygodne, na podstawie których stwierdzimy, że rzeczywiście to, co pracodawca chce zaproponować pracownikom, czy też dla siebie wybrał, jest tutaj jak najbardziej na miejscu. W przypadku, kiedy wniosek jest pozytywnie rozpatrzony, zawieramy z takim pracodawcą umowę na finansowanie tego kształcenia ustawicznego. I trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że rozporządzenie już o tym mówi, że umowę możemy podpisać wówczas, kiedy nie zostały te działania rozpoczęte, czyli składamy wniosek przed rozpoczętym działaniem, zakładając też, żeby na przykład to nie było zbyt szybko przed jeszcze rozpatrzeniem wniosku czy podpisaniem umowy, czyli takie 30 dni przed planowanym terminem kształcenia czy też złożeniem wniosku. To wszystko z mojej strony. Jeżeli będziecie państwo mieli pytania, zapraszam do Urzędu Pracy, do pokoju numer 6, czy po wniosek, czy po szczegółowe informacje. Dziękuję. Zapraszamy państwa do składania wniosków. Nie będzie brana kolejność pod uwagę, tylko pod względem formalnym wniosek, czy spełnia wszystkie wymagania, takie, które powinien spełniać. Jeżeli nie, to będzie 2-tygodniowy czas na uzupełnienie. Witam państwa serdecznie. W imieniu Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki bardzo dziękujemy za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. W dniu dzisiejszym chcę państwu powiedzieć o 2 rzeczach, które mogą zainteresować przedsiębiorców. Pierwsza część dotyczy dotacji, a druga będzie dotyczyć preferencyjnych pożyczek również dla przedsiębiorców. Szanowni państwo, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w 2017 roku zaplanowało nabory związane z innowacjami w gospodarce, z konkurencyjną gospodarką, z gospodarką niskoemisyjną oraz z inwestycjami w infrastrukturę społeczną. Łącznie dla przedsiębiorców przez cały okres programowania, czyli do 2020 roku, przekażemy państwu blisko 163 miliony euro. Na wstępie chcę zwrócić też uwagę na terminy naborów. Otóż
działania związane z inwestycją w infrastrukturę społeczną. Tutaj wnioski będziemy przyjmować od 8 do 15 maja 2017 roku. Wnioski związane z inwestycjami dla podmiotów ekonomii społecznej od 1 do 8 czerwca 2017 roku. Wnioski związane z innowacjami w przedsiębiorstwach będziemy przyjmować od Państwa w czerwcu od 19 do 26 czerwca. Natomiast wnioski związane z współpracą gospodarczą i promocją od 6 do 13 listopada. I tak, mówiąc o innowacjach w przedsiębiorstwach, jest to działanie 1.1. Działanie jest skierowane do przedsiębiorców, którzy chcą budować, rozbudować bądź wyposażyć działy badawczo-rozwojowe, jak również prowadzić prace badawcze nad swoimi produktami, tak aby te produkty wchodziły na rynek nowe, innowacyjne, coraz lepsze. Alokacja na najbliższy nabór to przeszło 46 milionów złotych. Tutaj w ramach tego naboru mogą Państwo zdecydować się wyłącznie na prowadzenie badań i na przykład na sfinansowaniu procesu powstania innowacji poprzez współpracę z uczelniami wyższymi. Jeżeli chodzi o poziomy dofinansowania, to w ramach tego naboru maksymalnie przedsiębiorca może wnioskować o 55% dofinansowania, natomiast to dofinansowanie może jeszcze zostać podwyższone. I tak, mogą Państwo podwyższyć te 55% dofinansowania maksymalnie jeszcze o 15%, jeżeli w złożonym do nas wniosku określą Państwo aktywną współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem a uczelnią wyższą, bądź na przykład, jeżeli Państwa projekt będzie realizowany z innym przedsiębiorcą z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, jak i jest taka prostsza forma, żeby uzyskać więcej tych punktów, dodatkowe 15%, na przykład zaprezentować wyniki swoich badań na konferencjach naukowych minimum krajowych. Jeżeli chodzi o finanse, to tutaj w tym naborze minimalna wartość dofinansowania projektu będzie wynosić 100 tysięcy złotych, natomiast maksymalnie mogą Państwo się starać nawet o 10 milionów złotych. Szanowni Państwo, ponieważ w zeszłym naborze to było 500 tysięcy złotych, ta minimalna wartość dofinansowania, i tutaj taki jest właściwie ukłon ze strony zarządu województwa, który pozwolił z jednej strony obniżyć tą kwotę minimalnej wartości dofinansowania do 100 tysięcy złotych, a z drugiej strony również mogą się Państwo w tym naborze starać o zaliczki. To znaczy, że nie tak jak we wcześniejszych naborach musieli Państwo przedstawić nam środki na 100% wartości zabezpieczenia operacji, czyli najpierw Państwo wykładali własne środki i potem otrzymywali refundację. W tym momencie mogą Państwo złożyć tylko wniosek i starać się o zaliczkę na kolejne etapy danego przedsięwzięcia. Jeszcze raz wspomnę, że ten nabór związany z innowacjami będzie od 19 do 26 czerwca. Nabór zawsze u nas trwa tydzień, natomiast takie ogłoszenie o danym naborze wisi na naszych stronach internetowych minimum 30 dni wcześniej. Tak dla przypomnienia i zobrazowania zainteresowania dla tego działania, ponieważ nabór ten czerwcowy, o którym Państwu powiedziałem, będzie trzecim. Proszę zwrócić uwagę, że w pierwszym naborze wpłynęło do nas 54 projekty na przeszło 181 milionów złotych. Tutaj mogliśmy dofinansować projekty w tym pierwszym naborze na łączną kwotę 90 milionów złotych. W drugim naborze wpłynęło do nas 34 projekty zostały złożone na 90 milionów, no i również no, połowę mogliśmy dofinansować, czyli przedsiębiorcy otrzymali wsparcie w wysokości około 40 milionów złotych. Kolejnym naborem zaplanowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jest nabór skierowany dla podmiotów ekonomii społecznej. I tutaj w ramach tego naboru podmioty ekonomii społecznej będą mogły składać wnioski na wdrożenie swoich innowacji produktowych, procesowych, wnioski związane z zakupem nowoczesnego sprzętu,
wnioski związane z rozbudową swoich zakładów. Na przykład, jeżeli państwo kupią jakąś nowoczesną maszynę, będzie potrzebna większa tutaj hala, żeby ta maszyna tam pracowała, też będzie taka możliwość. I na ten nabór przeznaczymy 12 400 000 zł w tym roku dla przedsiębiorców. Nabór będzie od 1 do 8 czerwca 2017 roku i w ramach tego naboru poziomy dofinansowania są wyższe. Tutaj mają państwo możliwość korzystania albo z pomocy de minimis i wtedy dofinansowanie takiego wniosku wynosi 70%, ewentualnie z regionalnej pomocy inwestycyjnej i wtedy takie dofinansowanie wynosi do 55%. My podmioty ekonomii społecznej podzieliliśmy na trzy grupy. Oczywiście jest to zgodne z rozporządzeniem unijnym. Pierwsza grupa to są organizacje pozarządowe, druga grupa to są spółdzielnie, których celem jest zatrudnianie inwalidów lub osób niewidomych i trzecia grupa to są spółki non-profit. Czyli jeżeli taki jest podmiot na państwa rynku, prowadzą państwo taki podmiot, jak najbardziej zachęcam do składania wniosków w ramach tego naboru, ponieważ tego typu naborów będzie no niestety coraz mniej, takich, gdzie typowo będą państwo mogli sobie kupić nową maszynę, poszerzyć zakład swój pracy o jakieś powiększenie budynków. Kolejnym naborem, który przygotowaliśmy dla przedsiębiorców z Opolszczyzny, jest nabór 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja. Jest to nabór skierowany dla przedsiębiorców, którzy chcą wejść ze swoimi produktami bądź usługami na nowe zagraniczne rynki. Te rynki nie są ograniczone wyłącznie do obszaru Unii Europejskiej. Tutaj mogą państwo starać się dostać dofinansowanie i poszerzyć działalność o rynki o no, cały świat. Natomiast oprócz tego zdobycia nowych rynków, ten nabór będzie państwu umożliwiać realizację kolejnych etapów. No bo przykładowo, jeżeli państwo chcą wejść na rynek niemiecki ze swoim produktem, no to najpierw powinni państwo zrobić jakieś badania rynku, napisać strategię, sprawdzić, czy będzie popyt na ten produkt. I w ramach tego naboru będzie można tego typu koszty kwalifikować. Kolejnymi kosztami w ramach tego naboru, które będą państwo mogli kwalifikować, to będą już same koszty wyjazdów na targi. Na targi, czyli wynajęcie stoiska, zapewnienie odpowiedniej promocji, bądź jeżeli państwo bardziej indywidualnie chcą pozyskiwać kontrahentów, to również mogą państwo wyjeżdżać tutaj na indywidualne wyjazdy do innych firm i pozyskiwać nowe kontrakty, bądź wykorzystać do tego różne izby gospodarcze i jeździć na misje gospodarcze wraz z tego typu instytucjami. Ten nabór zaplanowany jest od 6 do 13 listopada bieżącego roku, a alokacja dla wszystkich przedsiębiorców to 10 480 000 zł. Natomiast maksymalnie każdy złożony projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 350 000 zł. Chcę zwrócić państwa uwagę, przy poprzednich naborach określiłem, że jest minimalna wartość dofinansowania. Tutaj w tym naborze takiej wartości nie ma. Czyli nie są państwo zobowiązani do określonej wysokości realizacji przedsięwzięcia. Mogą państwo realizować przedsięwzięcie za 50, za 70 tysięcy złotych na przykład. Pierwszy nabór, który przeprowadziliśmy w zeszłym roku, cieszył się bardzo dużą popularnością. Przyjęliśmy 104 wnioski. Przedsiębiorcy z Opolszczyzny złożyli wnioski na blisko 50 milionów złotych, z czego przyjęliśmy do dofinansowania 50 projektów i przekazaliśmy ponad 18 milionów złotych dla przedsiębiorców z województwa opolskiego. Tutaj mówię z województwa opolskiego, ale pozwolę taką informację dorzucić w tym momencie, że jeżeli w danej chwili państwo prowadzą swoją działalność gospodarczą na przykład w województwach ościennych, dolnośląskim, śląskim czy innych, również mogą państwo do nas aplikować o środki, ponieważ to prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego wymagane jest najpóźniej na dzień podpisania umowy. Także przy złożeniu wniosku państwo zadeklarują, że w momencie, gdy uda się państwu na przykład uzyskać środki na ten nabór 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja, że wtedy państwo założą oddział u nas na Opolszczyźnie.
Kolejny nabór, który zaplanowaliśmy, to nabór dotyczący infrastruktury usług społecznych. Jest to nabór bezpośrednio skierowany na budowę, rozbudowę i wyposażenie żłobków, klubów malucha lub innych alternatywnych form opieki nad dziećmi. Tutaj staramy się, by podejmować inwestycje na rzecz organizacji kompleksowej i wysokiej jakości opieki, pozwalającej lepiej i bardziej elastyczny sposób odpowiadać na potrzeby osób wychowujących dzieci. Chcemy po prostu, żeby osoby, które w tym momencie są w domach, wychowują dzieci, były bardziej aktywne i szybciej wracały do życia zawodowego. I tutaj w ramach tego naboru, który będzie od 8 do 15 maja, można składać wnioski. Łącznie przeznaczymy na ten nabór 17 milionów złotych. Proszę zwrócić uwagę na kwoty dofinansowania, są wysokie, ponieważ maksymalnie mogą Państwo starać się o 7,5 miliona złotych. Jest to kwota, która zdecydowanie wystarczy już na stworzenie tego typu obiektu. Natomiast w momencie, gdy Państwo starają się tutaj o wnioski, no już trzeba mieć działkę bądź teren, gdzie Państwo będą to prowadzić. Czyli tutaj przedstawiłem Państwu część, na co przedsiębiorcy w 2017 roku będą mogli liczyć w ramach dotacji. Oprócz dotacji Zarząd Województwa zdecydował się na wprowadzenie inżynierii finansowej. I tak z sukcesem 8 grudnia 2016 roku podpisaliśmy umowę. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na mocy tej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielać przedsiębiorcom atrakcyjnych pożyczek ze środków europejskich. Tu zaznaczam, że te pożyczki są kwalifikowane jako pomoc de minimis. Tutaj oferta, ta umowa, na mocy tej umowy, o której wspomniałem, Bank Gospodarstwa Krajowego w tej chwili wyłania struktury, czyli miejsca, punkty, gdzie Państwo będą mogli fizycznie składać wnioski o pożyczki ze środków europejskich. My tutaj nie ustaliliśmy, tak jak Pan słusznie zwrócił uwagę, minimalnych kwot. Przedsiębiorca nie musi się starać o kwoty milionowe, mogą to być kwoty kilkunastotysięczne nawet. Natomiast określiliśmy zakres, na co takie pożyczki mogą być realizowane. Mogą być na innowacje w przedsiębiorstwach, na nowe produkty i usługi, na poprawę efektywności energetycznej, na odnawialne źródła energii i kolejno znów na poprawę efektywności energetycznej, z tym, że w małych i średnich firmach. Ja tutaj, Pan też się pytał, chcę zwrócić też Państwa uwagę, że są jeszcze środki z tak zwanej starej perspektywy na pożyczki i przedsiębiorcy dalej mogą też z tych środków korzystać i tam też nie ma minimalnych kwot określonych. Łącznie na te pożyczki w tak zwanej nowej perspektywie przeznaczymy 336 milionów złotych. Z mojej strony to wszystko. Chcę również Państwa zaprosić do regularnego odwiedzania naszych stron internetowych Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, gdzie na bieżąco podajemy wszystkie informacje, zarówno te związane z funduszami europejskimi, jak i z różnymi szkoleniami, które prowadzimy i które są zawsze dla przedsiębiorców dostępne, oczywiście nieodpłatnie. Dziękuję uprzejmie Państwu.